Przed nami już Lucky White, polski koń sportowy, urodzony 10 maja 2021. Hodowcą, właścicielem i współprezenterem tego ogierka jest pani Hanna Bagniewska, a prezenterem pan Jan Korczyński. Lucky White to syn ogiera Hickstead White, ogiera, który jest wielką gwiazdą stacji ogierów należącej do rodziny Szprejew. We własnej karierze sportowej startuje już na poziomie międzynarodowych konkursów 140 cm, a w swojej karierze był czempionem oldenburskiego kierunku w dziale koni skokowych, czempionem zakładu treningowego i laureatem głównej premii Związku Oldenburskiego. Równocześnie był bardzo intensywnie wykorzystywany hodowlanie. Jego synowie Hickstead Junior i Hickstead Blue wygrali zakłady treningowe, a kilku kolejnych synów jest mocno promowanych przez inne stacje ogierów. Hickstead White to syn ogiera Hickstead, swego czasu najlepszego skoczka świata, mistrza olimpijskiego pod kanadyjskim jeźdźcem Ericiem Lamas, reprezentuje ten ogier, ród ogiera Fax pierwszy. Matka Hickstead White'a Quentina, klacz z niemiecką premią państwową, sama startuje w konkursach skoków 160 cm, a jest córką ogiera Coupe de Cour, na którym Ludger Berbaum zdobył tytuł mistrza Niemiec. Równie świetną karierę sportową miał ojciec następnej matki, ogier Quidams Rubin, Quadriga, jego córka, to także klacz z niemiecką premią państwową. Matka Lucky White'a, młoda klacz La Cornetta, była prezentowana publicznie już dwa razy jako źrebie, później jako klacz dwuletnia, za każdym razem plasowała się w czołówce swojego rocznika. Jest to klacz wyhodowana przez pana Józefa Walata. I w tym miejscu chciałbym panu Józefowi jeszcze raz serdecznie podziękować za udostępnienie tej klaczy do hodowli, dzięki czemu można było tak piękne konie wyhodować. La Cornetta to córka Corneta Oboleńskiego i klaczy Lapeci. Klacz Lapeci, oldenburska klacz, która jest w tej chwili najlepszym koniem ośmioletnim trenowanym w naszym kraju. A nie tak dawno, bo dwa tygodnie temu zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski młodych jeźdźców w skokach przez przeszkody. Do tego sukcesu poprowadził Lapeci Filip Lewicki. A pod jego tatą, panem Markiem Lewickim, Lapeci zadebiutowała już w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. Lapeci jest córką ogiera Lord Peci Junior, ogiera z kolekcji ogierów firmy Beckman. Ogier ten osiągnął w swojej własnej karierze sportowej poziom konkursów Grand Prix, a startował pod niemieckim jeźdźcem Marco Kuczerem. Następna matka Gina po ogierze Cavalier, znanym także jako San Patriano Mister. Ogier ten pod Frankę Slotakiem. Zwyciężał zarówno w konkursach szybkości, jak i w konkursach potęgi skoku, co jest wyjątkowo rzadko spotykanym połączeniem cech szybkości i siły u konia skokowego. Klacz La Cornetta jest w tej chwili ponownie źrebna ogierem Hickstead White. Niestety jest to klacz o takim temperamencie, że nie ma mowy o przygotowaniu jej do próby dzielności w trakcie odchowu źrebięcia. Na sprawdzenie sportowe przyjdzie po czas po zakończeniu kariery sportowej. Hodowlanej.
Bardzo, czasami musi to potrwać, bo musimy ustalić nasze oceny, jakby każdy ma oddzielne czasami zdania, ale najważniejsze, żebyśmy potem dobrze wybrali typ, w dobrym typie, bardzo ładny, szlachetny, umięśniony, typie Ogiera 4,6, poprawnie zbudowany, dobre stawy, dobra linia grzbietu, ładnie osadzona szyja, głowa, tu dobra łopatka 4,5, ruch 4,3, troszkę można by sobie życzyć więcej ekspresji, takiego pchnięcia się, uniesienia przodem. Zdrowie i rozwój 4,5. 4,5. Nota 17,9 pozwala zająć w tej chwili Lucky White miejsce drugie w grupie ogierków skokowych. Pożegnajmy brawami sympatyczną ekipę. I na ring wystawowy zapraszamy już numer katalogowy 37 Q Test 1.